Jeden. Hej, jestem Kisniowy, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Ze mną jest kochany sojusznik w naszym sojuszu Central Powers Electric Bagalu 2. Witaj, witajcie moi drodzy. Mamy w Europie już trzecia frakcja już. Tak, jaka trzecia frakcja? Czwarta. Ja mam frakcję w tym Europie. Alianci, Międzymorze i Komintern. No tak, no jesteśmy... Tak. Nie, tak, trzy? Trzy są. Cztery. Alianci, Międzymorze... No tak. Pokiskało mi się, bo patrzę sobie przez kolor Wielkiej Brytanii, jako że taki sam. Ciekawe się, tak. Jak będzie z komunistyczną Francją, bo ja bym powiedział wojnę tej komunistycznej Francji, ale boję się, chociaż... Reakcji Sowietów. Nie. Wiesz, nie bądźmy jeszcze Sowieta, póki... Niech odzyskam ziemię, ty odzyskasz jeszcze może kiedyś Alzację. Znaczy ja myślę, czy teraz im wojnę nie powiedzieć? No to nie wiem, rób. Bo gdybym teraz podział im wojnę i sobie po prostu wleciał, czy ja bym dostał te tereny? Bo często jest tak, że jak się wtrącamy w wojnę domową, to okazuje się, że ty nic nie dostajesz i tak dalej. Wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Że ty nic nie dostajesz, kończy się wojna domowa i dzięki za pomoc w wojnie domowej dostajesz notkę protestacyjną. Ale dzięki przynajmniej tobie, Polacy nie mają teraz wojsk. Swoją drogą. No to swoją drogą, tak, to ci oddadzą raczej wszystko. Znaczy claimy to powodują, że dostaję claim, ale nie, że mi oddadzą. Bo oddawać tylko mogę mi Austria, Czechosłowacja i Rumunia. A tak mam teraz claimy. Sobie trochę spowolnię. Halo. No to zrobimy to tak, bo tutaj zauważyliśmy z przerwy między odcinkami, że ja tak czy siak nie mogę wziąć tego. Ja nie mogę tak czy siak wyzwolić Polski, żeby zachować swoje dawne tereny drugiej Rzeszy. Więc zrobimy to tak, że ja wyzwolę Polskę. Ty jej wypowiesz wojnę, weźmiesz mnie do tej wojny. No. Weźmiesz do tej wojny. Bo ja powinienem móc polecić tę wojnę jeszcze raz do 39 juni. No właśnie, to za chwilkę już się ten... To za chwilę ten traktat pokojowy się kończy. No i wtedy... Tylko czekaj, akurat zanim wypowiem tę wojnę, to... Pyk, pyk, pyk. Odsunę sobie te wojska oczywiście, tylko bardziej bolą mnie ten claims on Poland. No właśnie, już sobie claimują Sowieci. Na Polskę? Już claimują ten, claimują tereny. Mają cel narodowy. No i claimują na Łotwę. Łatwiej ja w sumie. O nie, najgorzej, bo jeżeli oni musimy zająć Polskę szybciej niż ci. No, ja to mam jest wyścig z czasem. 3 października. Oni mają 200. Nie! Oni mają 40 roku kwietnia, my mamy 23 października tego roku. No tak, ale chodzi o to, że my tak czy jak musimy się pośpieszyć. Mhm. Musimy się pośpieszyć i musimy sobie ustawić wojska na całej granicy. Ja odbiję polskie tereny tylko po to, żeby wziąć jeszcze raz sobie te Ostrupen i tak dalej. Wszystkie Wielkopolskie i Polskę skupisz... sobie schorujemy. Ty sobie weźmiesz, ty skoncentrujesz się, żeby szybko zająć Polskę, a skoncentrujesz się na Rumunii po prostu. Mogę gwarantować Polskę niepodległość za jej terytoria, nieźle. Ale anulujesz. Nie wiem, ale musimy szybko działać tak naprawdę. Musimy być bardzo szybcy w tym, co robimy. Tak, dlatego ty zajmiesz szybciutko Polskę, tak, a ja się zajmę Rumunią. A ty się zajmiesz szybciutko Rumunią, no i przy okazji będą to jakieś wszystkie te inne państwa. Musimy to zrobić przed... No tutaj może nie wiem, lepszą. Przed Sowietami, dokładnie. Musimy być przed Sowietami, musimy być o wiele szybsi niż oni. Może jeszcze jakieś fabryki na szybko pobuduję, bo za chwilę skończy mi się ten odbudowa kraju pewnie. Do kiedy to trwa? No do 18 septembra. O, to za chwilę się już w sumie skończy. To jest wyścig z czasem. To się nam uda. To będzie dobre. Tylko gdzie tu Polska ma terytoria? Tutaj się odbiją mi terytoria. Tu jest... To mi się odbije? Nie, to jest Wilno. To mi się nie odbije. Zwłaszcza tutaj najgorsze jest to, że Ruscy sobie robią te claimy. Oni mają claimy na moich terytoriach. I oddasz im najgorsze. No na razie mogę sporyć z nimi relacje. Tylko żeby Stanisławów nie... Ale nie chodzi o to. Patrz, że Ruscy będą robili te swoje claimy 315 dni. Ty robisz mniej niż co. Znaczy już zostało tylko słowa. Ale claim on Poland. Oni polskie mogą żądać. Ale chodzi o. Ale mi chodzi o to, cel wojenny. Oni podają wojnę Łotwie. Co z tego, że cel, jak Polska odda im ziemię? A ja robię sobie na przykład na taki. Nie, bo oni muszą zażądać, oni na razie claimują tylko. Ale zażądać. Nie, to demand. Eastern Poland. No, czaisz. Aha. Dlatego my mamy trochę czasu. Mamy niewiele tego czasu, ale jest spoko. Nie no. Tylko musimy się naprawdę rozpędzić, ale ciężarówki to muszą po prostu wyrobić 120% normy. No to stoi przy granicy z Polską. No właśnie już ustawiam nasze wojska. No, były, a teraz ich nie widzę. No tak, tylko ja muszę sobie powiedzieć, gdzie była ta Polska, gdzie były polskie terytoria? Czekaj, tu jest Danzig. Musiałbym wyzwolić Polskę, żeby to było lepiej widzieć. Tylko ja Polskę wyzwolę idealnie przed wojną, aby oni mieli manpowera i fabryk, żeby odnowić armię. Bo ja nie chcę widzieć żadnego oporu przy naszej granicy. Tutaj też tam chroni jedną ten, chociaż w sumie nawet miała co chronić. Dobra, co tak szybko mi podają wojnę? Przecież mieli te 300 dni do wypowiedzenia.
Przecież oni mieli wcześniej. Nie. Nie. Walczą z złotą. Czekaj, Polska się raczej nie wzięła pod tą wojnę. Dobra, jest spoko. Nie dołączyli do tej wojny. Bot pierwszy raz zachował się logicznie i nie wypowiedział wojny. Znaczy nie dołączył do wojny, to jest dobre dla nas. No, oby. Mamy jeszcze troszkę czasu. Ale żeby tak szybko wypowiedzieli, że... Ale właśnie co oni tak zrobić? Sam widzieliśmy, że mieli 300 dni, prawda? No tak, było tego następnego roku. Kwiecień następnego roku. Boty oszukują. No właśnie. No, daliśmy wzmocniony Związek Radziecki. No dobra, no ale to nie znaczy, że nie mogą szybciej zasyfikować po prostu. Boty jak Wiktorii 2 oszukują na potęgę. Dobra, może od British Mala już się nie chce ściągać. No Europy. Szybciej zajmijcie tą Rygę. Iran, Irak, Jolosławia. Jolosławia? Tak, to od niej ściągam ropę. Ile? Tu jest Płock, to ja z Płocku nie chcę te terytoria siedzieć. Jezus Maria, to jest naprawdę... Tutaj musi nam się wszystko idealnie udać. Wiesz co, ustaw sobie wojska przy to, żebyś szybko przyjechał do Lwowa. Jakąś jedną ciężarówkę czy coś, albo ja wyślę jakąś ciężarówkę. Nie mam ciężarówki. No to ja wyślę ciebie jakąś Dacię. No to wyślij ciężarówkę. No ty masz ciężarówki. Ty... Dobra, a, no już do ciebie jedzie moja taksóweczka, no. Czemu 30 dywizji siedzi w Prusach? Bo na razie nie mam gdzie ich dać. No to do Polski ich dać możesz. No okej, okay, ale ja mam zajęcie... ta wojna będzie wyglądała tylko na zajęcie paru fragmentów terytoriów. No i na wszelki wypadek odpychanie Rumunów. Jezus Maria, boi się paru biednych Rumunów, a co ci ci biedni... No nie, ale ciebie wejdą. Co ci ci biedni ludzie zrobili? Są biedni ludzie, którzy wciągną się na wojnę. Gdzie ty się ustawiasz tymi dywizjami? Czekaj, zobaczmy plan. Czekaj, bo... O, myślałem, że mi skracuje grę. No chodzi o to, że ja zajmuję tylko odpowiednie punkty w tym, odpowiednie fragmenty ja po prostu zajmę. Oj, coś mi tak wygra, troszkę laguje. O, już chyba. Mam nadzieję, że to jest takie chwilowe. Mam nadzieję, że nie robi mi systemem komputer żadnej aktualizacji, takie hej, musimy zrobić aktualizację w trakcie działania twojego systemu, ale nie martw się, odnowimy ci Skype'a, z którego nie korzystałeś od wielu lat, żebyś był zadowolony, bo to jest Skype jest Windowsowy. Mam takie wrażenie, że właśnie to się dzieje aktualnie. No, Sowieci coś zdobyli. Okrążyli Estonię. Estonia ma tylko jednego sąsiada. Ograniczyła się sąsiadami trochę Estonia. Mhm. Okej, okay, panzerki to może jeszcze nie jakieś tutaj zwiadowcze, o. No tutaj trzeba się po prostu bardzo szybko zająć. No oczywiście, no Windows Update, no jak żeby inaczej, no bo musi być Windows Update w trakcie po prostu działania systemu. Nie lubię Windowsów. Polska dalej ma, nie ma dywizji. Rumunia ma więcej dywizji niż Polska. No i mam blisko tyle samo wojska co Rumunii, więc mogę trochę ich odpychać. Dobra, wyłączyłem te wszystkie jakieś aktualizacje i tak dalej, to wszystko mam na tym menadżerze zadań. No, teraz powinno być. Jak ja nienawidzę aktualizacji Windowsa, nie ma nic bardziej chorego niż to. Ale przy okazji, wyszedłem już na plus z artylerią, co oznacza tylko jedno, mogę mieć większą armię. Ale większą armię będę mógł zrobić tylko wtedy, kiedy będę miał wojny z kimś. Bo moi jest... No, ja też w sumie. Jak mógłbym powiedzieć za wojnę? O! Tak się zastanawiam, czy którąś stronę... No bo moje drzewko się już powolutku kończy. Jeszcze nie. Znaczy jeżeli chodzi o drzewko ten. Jeżeli chodzi o drzewko, którym jest ten. To jest drzewko, którym właśnie mam to takie przemysły polityczne. Bo właśnie nie wszystkie rzeczy chcę iść od razu. Ile rzeczy mi naraz wyskoczyło. No dobrze, że nie jakieś eventy o wojnę, nie? No tak. O, Związek Radziecki z czegoś żąda. A, odrzucimy. Teraz bym polecał wojnę z Finlandią. Dobra. Może robię sobie jakieś te rafinerie na przykład. W ogóle miejsca w kraju mi zaczyna brakować podbudowę. Ja nie mam z tym problemu. Za chwilę się jeszcze poszerzę. No wiadomo, poszerzy się o dodatkowe tereny Polski, później Czechosłowacji. Zastanawiam, czy gdybyśmy podzielili wojnę Czechosłowacji wtedy, gdy mamy wojnę z Polską, czy byśmy wtedy Czechosłowacja by się dołączyła do Międzymorza. Jezu, ale Sowieci mają w ogóle krótki czas, oni mają 95 dni. No. Teraz. A bo pewnie sobie napędzili teraz te całe napięcie. Ale oni biorą tereny, które są ich korem. Aha. Bo oni chcą Karelię zdobyć, więc oni mają tu kilka dni tylko naprawdę. Ale to dobrze, oni już... Klejmy. Dobra, zażądanie wschodniej Polski. Ile jeszcze u ciebie zostało? 50 dni, to się może udać. Dobra, war economy.
A robią zażądaj? O chuj. Tak, zażądaj Easter Poland. No musimy po prostu bardzo się pośpieszyć. I to bardzo, bardzo. No może Polska odrzuci żądania, to. O co we... Po co oni mogą do nich żądać? W większości kraju? Nie, oni mogą tylko ten. Oni zażądają od nich tylko dwóch terytoriów. Akceptowali sowieckie żądania. No, Związek Radziecki już blisko, powinniśmy na niego uważać. Może więcej samolotów produkujmy. Zwłaszcza, że oni chyba już uciekają troszkę od tym. Nie, oni dalej mają... Oni już mieli wojnę, mogliby usunąć... Najlepsze jest to, że bot jest głupi, bo on mógłby usunąć te wszystkie minusy z wielkiej czystki, ale tego nie zrobi. Lwów sobie rości bardzo dużo państw na to miejsce. I w ogóle jeszcze bot jest jeszcze głupszy niż myślałem. Bo oni lecą aktualnie, wiesz na co? Oni lecą na trzech research slotach. Mogliby zrobić spokojnie czwarty, ale tego nie zrobią. Dobra, a, powiedz kiedy... A, claima jeszcze, o Jezu. Dobra, czy mamy miało. Już tylko kilka dni dzieli nas z tego, może nam na razie piąteczkę, tak na szybciutko. A, bo ty hostujesz teraz. Tak, ja teraz hostuję. No tak, bo ja próbowałem jak gdyby klikać przyspieszenie czasu, no kurde, czemu nie działa, tak myślę. Teraz ja dam, bo nawet spokojnie leci ten czas, troszkę szybciej. Musimy poczekać 98 dni, 30 dni do tej ofensywy, to musi być idealna operacja, to musimy pośpieszyć. Mamy tylko kilka dni różnicy między Niemcami. Gdzie wy siedzicie? W Płocku? Znaczy no, z Sowietami. No. Co chciałem powiedzieć od samego początku? 23 października, o Jezu, to miesiąc został. A oni mają do końca ile? Oni też będą mieli 31 dni, to faktycznie trzeba szybko zająć Polskę. Ile mają 31 dni, tak? A my mamy ile? No mniej. 20, będziemy mieli około 2 tygodni na zajęcie Polski. A ona już ma dywizję? Tak, ale to są niewielkie dywizje, ile? Z 6 dywizji. Może to jakiś czołg podeśle na przykład? Kilka? Podeśli tam na północ Polski. Ja mam za mało dywizji pancernych. Znaczy, ja już produkuję pancery trójki, bo będę jeździł w tej grze na średnie czołgi. O, zaraz no, zawsze mogę się tam wesprzeć tym atakiem. Jest 20, jak będzie 20 rok, znaczy ten. Nie rok, tylko dzień października, to spowolni tam na czwórkę. Tak, to jest spowolnienie, bo to musi... Spowolni na czwórkę! Bo już jest 21 i mamy 2 dni. Dobra. Czekaj, jak będziesz ten, jak będziesz miał wypowiedź z wojny. O północy jest dopiero, więc 3, 2, 1, 0. Dobra, czekaj, teraz pauza. Halo! Pauza, no, bo się nie zatrzymuj czasami. Teraz muszę zwrócić terytoria Polsce. Zwrócone. I muszę iść, czekaj, ciężarówka tutaj podchodzę pod Danzig, tu podchodzę pod Poznań, tu podchodzę pod Kraków. O Jezus, muszę podejść pod Kraków, Kraków będzie broniony bardziej. Ale jak zabędziemy sobie mówić tak dalej, to... Rumunia się nie dołączyła, bo nie atakowałeś Polski wtedy. A teraz już rozumiałem, dobra. Tak, wtedy atakowałem ten. Dobra, czekaj, podzielona wojna jest, zaproś mnie. Ja teraz powiem tak. Jednak musimy to wszystko sobie rozplanować. Ty atakujesz tu, na dwie dywizje motoryzowane wyślemy tutaj też. Jedna dywizja piechoty podejdzie tu. Nie mogę nic zmienić, ani ekonomii, ani to. Nie możesz nic niestety? Bo pewnie mają za mało sił. Nie, bo... No tak, znaczy wróg ma za mało sił. Podejść pod Warszawę, a wy wszyscy podchodzicie pod Kraków. Kilka dywizji podejdzie pod Grodno. Jedna dywizja, może kilka dywizji podejdzie pod Wilno. Ktoś podejdzie tutaj, no to musi być naprawdę sprawny, zważywszy, że no Związek Radziecki ma tylko kilka dni, gotowy? No. Dobra, lecimy. Moje wojska na Rumunii stoją. O, Bret Agreement po... O nie. O, Sowieci chcą nam pomóc, oczywiście. 6 dywizji, Rumunia dołącza. Nie, nie mogę. Dobra, nie jest ważnym członkiem, dobra, ta wojna może skończyć się szybciej. No, nie są przygotowani. Dobra, jedźcie czołgi, zająć Lwów. Dobra, no, Rumunii odchodzą od mojej granicy. Dobra, jedziecie szybko, to musi być sprawna kolejna operacja. I został tylko Lwów. Jak a nie, mogę zwiększyć ten pobór. Ja też mogę? Nie mogę niestety. No trzeba być mniejszym krajem. No niestety, ej, bo tutaj w Rumunii. O, już zajmujesz dla mnie Kraków, ładnie. Nice. Już? No nie, shit. Kurde, będę, bo sobie w Rumunii podchodzą. Ja nie no mogę właśnie, zajść się do Lwowa. Ale spokojnie, ja szybko dojdę do Bukaresztu. Szybko, ale my musimy zająć Lwów. No to daję im... Co? Torcy dołączę do Novus Romanum.
Ja się tego nie spodziewałem. Dobra, tam tu. Gdzie mam? Szybko pod Lwów musi podejść. Pomóż mi atakować. Tam południu. Pomóż mi na południu. Szybko, 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 szybko. Kurde! Atakuje tam Rumun. No zażądali już tego, żeby mnie oddali. Zobaczymy. Może jakaś inna sytuacja, kiedy Polska jest w stanie wojny. Dobra, szybko się. Ustawcie się, bo nie chcę mieć skosiłkowanych tych sił. Jedna nie, dywizja pod Lwów. Możesz jechać do Lwowa. No jadę, jadę. Jedź do Lwowa. Jadę, tylko we Lwowie! Szybko, one, szybko, to Sowieci per... doszli. Bukaryż zajęty. Już mają wojnę z tym? Jo. Dobra. Dobra, atakuj ze mną. Jedź tu i do Lwowa. Zajmij po atakiem tych. Szybko, szybko, szybko. Ale będziemy się dzielić. Dobra, ale, mamy, ale my robimy wynik. Oni nie robią wyniku. Tak, tak, tak. Włosi! Co Włosi? Włosi są we Lwowie! You bastards. Dobra, a jest! Nie skapitowali. Yes, dobra, świetnie. Związek Radziecki ma tylko 36 punktów. To dobra, ty weź sobie coś chcesz wziąć. A nie mogę wziąć Lwowa. Ale ja sobie rezerwuję Reichskomisariat Polski. Bo ja chciałem to zrobić wcześniej. Dobra, teraz moja kolej. Poznań, pyk. Czekaj. Halo? Dlaczego nie mogę nic wziąć? Bo ktoś nie masz. Ale ja nie mogę nic kliknąć nawet. Dobra, dam pas. Dobra, to wezmę to co najważniejsze. Jeszcze Bukowinę bym chciał wziąć chętnie. Ej, wiesz, nie mogę? A nie, czekaj, a spróbuj klikać pas. Nie mogę wziąć sobie terenów. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. Anuluj, 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 anuluj. Nie ma... Anuluj, mówię ci. Czekaj! Nie mogę nic anulować. Zawiesiło mi tutaj coś. Nie mogę nic zrobić z terytoriami, autentycznie. Ale masz wszystko zaznaczone. Ale ja nie mogę. Ja klikam na ten i nic nie odznaczam. Ale masz zaznaczone! No wiem, o to chodzi, to... że ja widzę. Ale ja wiem, ja też to widzę. O, o, czekaj. Kurna no. Czekaj. O Jezu. Chodzi o to, że ja mam... No nic nie klikaj, odchodź wszystko. Czekaj, 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 nie krzycz. Bo chodzi o to, że ja nie mogę ten odznaczyć. Ja klikam na jakieś prowincje i... O, teraz, reset kliknę. No, kliknij pas. Dam pas i po prostu sobie wtedy wezmę całe terytoria. Nie, 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 klikajmy ciągle pas. Żeby Rusek nic nie wziął. Tak. Bo chodzi o to, że ja nie mogę nic wziąć. No ale co, i klikaj pas, to przynajmniej ja ci oddam ziemię. Ej, czekaj, to ja, to czekaj, to tobie dam ten, dam don i ty mi oddasz tereny, dobra? Nie, 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 pierw pasujmy sobie między sobą, narobimy sobie punktów, ja ci wszystko oddam. Ale nie, nie rozumiesz, ja nie mogę kliknąć, jak, znaczy jak klikam... Ale chodzi o to, że jak klikamy pas, to między sobą sobie zwiększamy liczbę punktów. Ja nie mogę wziąć prowincji. A jak klikniesz don, to nie będę mógł zwiększać ilości punktów. Ale ja nie czy ty rozumiesz. Masz ziemniaka zamiast mózgu? Ja nie, mam błąd, ja mam buga. Ja nie, no, klikam na pas, słuchaj, klikam cicho, na pas, cicho, na mów. No, o to chodzi, że jak sobie klikasz pas, bo możesz sobie klikać no wiem, pas. Ja znam mechaniki tego. I tak. I później dasz mi don i ja ci dam tę ziemię. Dobra? Tylko chciałem zrobić ten, tylko chcę pupetować ich. O. No to ja już to teraz zrobię ci papeta. Dobra, już, nie możesz zrobić chyba komuś. Dobra, ja klikam don, mamy ten. Ale pasujmy sobie między sobą. Tak. Naróbmy sobie... A tylko mówię, że, że jestem zdziwiony po prostu tym błędem, że ja nie mogę nic odklikać. A Polsce też mogę oddać w sumie, czekaj. Tak, to Polsce oddać po prostu te rejony pozostałe. Tata. Związek Radziecki powinno być wystarczająco punktów, dobra. To ja już klikam don. Masz. Dobra. No. Mówię, tylko właśnie. A najlepsze właśnie, że ja chciałem coś samo zaproponować, tylko po prostu gadałeś mi inaczej. Wiesz, że Związek Radziecki będzie wypowiadał wojnę, będzie zażądał Besarabii? Ale to jest idealny pretekst, żeby po prostu być w wojnie, żeby ona zaatakował. Ale nie jesteśmy gotowi, bo ja chcę jeszcze mieć Czechosłowację i Jugosławię zaatakować. Dobra, weź sobie to. To sobie zrobimy takie coś. Zostawimy Besarabię. Jebać Besarabię. I teraz Polsce. Bo tobie oddałem te najważniejsze ziemie. Tak, u mnie jest najważniejsze, a to możesz dać Polsce. Właśnie chciałem to samo zaproponować, to. Tylko ci powiedziałem, że ja nie mogę... Chociaż miałem błąd, który mi nic albo nie mogę ja klikać. Może sobie z Rumunii zrobię marionetkę, tylko... Daj z Rumunii, będziesz Europę. No dobra, dobra, enter. Dla samej ropy. No i Polska taka będzie pupetem, no. Done. No i oczywiście Rumunię też ja zostawmy. Mogę coś zrobić? Nie mogę, dobra, da. Sowieci pewnie wezmą sobie Besarabię. No bo dostanę punkty. O, nie zrobili. Zrobili sobie papeta. No to nie jest papet, złego. Powiem. Bo miałby się równie nazywać Mołdawią. Dobra, Poland, Jan Aleksandrowicz. Mam dostęp do morza, yeah! Już masz dostęp do morza? Tak.
Dobra, ale teraz jest bardzo ważne. Musimy się po ale prostu... nie mam statków, ja mam konwoje. Fuck, ja muszę zbadać statek. I mam dywizję jedną na wygnaniu. Dobra. Wyzwolę sobie ten, wyzwolę sobie Litwę. To co? To pierwsza Czechosłowacja, która jest okrążona przez nas, czy... Może Czechosłowację teraz. No, Czechosłowacja byłoby dobrym pomysłem. To dobra, Litwę już odpuściłem, niech będzie moim tym kupetem. To? Litwa ma, ma wojnę z Estonią. Co? No. Ona ma z nami... A, bo została w tej wojnie! To jest głupie! Ona jest jedyna w Międzymorzu. To jest Międzymorze! Między Morzem Bałtyckim a Morzem Bałtyckim! Okay, raz, zasantuj się na Estonię czy coś. No, dobra, ja już mam 10 dobra, dywizji i będę sobie... Ja za 70 dni będę mógł się spokojnie na Halo, ale czemu się ustaliły wojska na twojej granicy z Czechosłowacją, a nie z moją? Halo! A marszałku debilu. Marszałku, który ma ziemniaka zamiast mózgu. No, halo, bo on wybiera najkrótszą drogę, ale... A najkrótsza droga prowadzi... Dobra, ciu. Dobra, klasyfikujmy Wargola na tych, na Czechosłowaków. Bo masz ani kory, więc pójdzie to szybko. Gdybym ja pani to robił, to zostali kwaracji. To ja będę musiał robić, dobra. Tak. No i wtedy jakoś Austro-Węgry będą wyglądać. Ej, nie! Najgorzej. Co? Zobacz sobie Jugosławię. Sekundka, ona jest Jugosławią. Ale mój marszałek jest ziemniakiem, a nie marszałkiem. Dobra, ty weź pilnuj północnej granicy. A ty widzisz, chociaż... widzisz Jugosławię, czy nie? No widzę Jugosławię, tylko musiałem wojsko ustawić, bo się z nimi męczyłem. Ale chodzi o to, że za chwilę Włochy jej wypowiedzą wojnę. To Włochom wypowiemy wojnę. O, to jest dobre, to brzmi dobrze. No co z tego, że jest Turcja z nimi w sojuszu i a Turcja jest słaba. No ale będę miał ciut, będę... No ale przy okazji, ale masz granicę do nich, to jest najważniejsze. Dobra, to zajmijmy się... Południowa Słowacja. Czy ktoś im pomoże? Chwila prawdy. Do Słowacji? Zobaczymy. Nie, nikt jeszcze nie da im gwarancji. 11 sowieckich... Anglicy mnie lubią! O, Irlandia dołącza do aliantów? Dobra, kiedy się skończy? 23 lutego. Ej, a ta wojna we Francji... piątkę daj! Ta wojna we Francji jeszcze trwa. To jest dziwne. Dobra, się przeniosę teraz na... Dobra, mam czołgi, fajnie, że je w ogóle produkuję. O! Powinienem zacząć myśleć nad statkiem. Pierwszy zacznę od początki. Niszczyciele. Skromne początki to niszczyciele. No, ja już niestety statków nie produkuję. Produkuję konwoje. O, konwoje są najlepsze. The Fall of Nianjin. Ale przy okazji 95% napięcia światowego. Nianjin, no. 95% napięcia światowego mamy. O, People's Front. Jezu, co się stało w Chinach? Już zobaczę. Pokaż tego mi. Się nie spodziewałem. Zobacz sobie. Wow! Chwilę, nie patrzysz na Chiny, to już jest Cybersan. Ale to oznacza, że Cybersan ma zjednoczyło Chiny. No. One zjednoczyły się Chinami. One stały się Chinami. A później... później klik ten tamten, później Juan i później... I tak się zjednoczą Chiny. A ta Francja się kurde nieźle broni. No właśnie, ale przez to, że Francja się broni. Jeżeli wygra tak demokratyczna Francja, to będzie taki brzydki kolor, który to będzie taka pomarańczowa Francja. No. To muszę sobie w ogóle, jak to wygląda sytuacja z Czechosłowacją? Czy jej nikt nie lubi? Oczywiście, że jej nikt nie lubi. I dobrze, nikt ma jej nie lubić. Czyli historycznie każdy ją olewa. Tak, bo Anglicy mnie lubią akurat. Jest plus 45, więc mnie polubili i ciebie lubią. Anglicy tak, nie lubią. Znaczy mnie lubili... Czy to jest opinia? German Opinion of United Kingdom. Znaczy to Jan oni Aleksandr mnie nie lubią, ale ja ich lubię. Teraz jest jakiś generyczny przywódca Polski. Wiem, zauważyłem. Jan Aleksandrowicz, Humble Appraiser. A tutaj wrócił Antras, Antanas. Nie mam pojęcia, kto to jest tak naprawdę. Ale wiem, że nasze centralne państwa są naprawdę potężne i ta Czechosłowacja również jest krajem, który powinniśmy tutaj za chwilę wciągnąć do swojej czyli cyklu. Będziemy bez interwencji aliantów trochę potężni. Ja się obawiam tej interwencji. Dobra. Czyli jak zajmiemy już Włochy, to powinniśmy się spokojnie interesować Związkiem Radzieckim. A co Włochy? Co Włochy? No bo jak Włochy robią na Jugosławię. Ty chcesz jeszcze z Włochami się bić? No jak będę zajmą Jugosławię, zanim my. Jugosławię? No, ale co ciekawe, w ogóle nie, nikogo nie bronią ci alianci. Patrz, bo oni robią na Jugosławię, ale zero gwarancji. Czy oni komuś gwarantują? Na przykład mają pakt o nieagresji z tobą. Ale na mnie się nie zgodzą.
No ja miałem z nim wojnę z Międzymorzem, dlatego się zgodzili. Nie wiem, może jakoś te powiązania królewskie coś zrobiły swoje. Dobra, chodź tu. Paulu von Rotropie. Już nie mamy wojny ze Stonią, cię poprawię Już nie mamy. Dobra, to zapomnijcie, że całe szczęście. Tylko pozostaje druga sprawa. Pozostaje druga sprawa, że powinniśmy, że wkrótce rozpocznie się wojna z Związkiem Radzieckim. Proponuje Związek Radziecki robi claim od Bessarabia, a potem idzie war with Germany. Nie, nie mogą to zrobić, bo jeszcze mają wielką czystkę. Claim z drugich terytorii, żeby... Czyli dopóki bot jest głupi i ma wielką czystkę, czyli do 28 Julii możemy sobie czekać. Biedna Grecja ma wszędzie kory, znaczy tych. Wszędzie wrogów. Ale ona, no tak, ale chętnie by chciała dołączyć do naszej frakcji. Grecja z myślą. Ale, znaczy, no chętnie, ale jeszcze nie chce. Jest 98 na minus 414. Znaczy 114. Więc jak będą mieli wojnę, to się zgodzą, bo Bułgaria na nich poklejmuje. Jugosławia też, ale wobec Jugosławii mam inne plany. O Jezus Maria, się boję. Co chcesz zrobić z tą biedną? Przecież mam moje mam klejmy na nią, no przecież co myślisz, że ja będę sobie bratał się z tam, gdzie mam klejmy? No w sumie. No przecież patrz sobie na Chorwację, patrz sobie na Dalmację, patrz sobie na Słowenię. No to są dawne ziemie austro-węgierskie. No właśnie, patrz sobie na Wojwodinę. I patrz sobie na Bośnię. A później Serbii zrobię sobie marionetkę. Dobra, jak będziemy mieli z Czechosłowacją, chociaż wątpię, że będę mógł zrobić, ale... War Economy będę musiał walnąć, bo walnąłem sobie zwiększony pobór. No ja najbardziej się zastanawiam, jak mógłbym się pobawić względem tego. Znaczy jak się pobawić. Austro-węgierska kolonia w Polsce. Ja sobie na szat już ustawiam wojska przy granicy z tym Związkiem Radzieckim. No ja jeszcze nie. Związek Radziecki ma sporo tych. Ale mają atryszyn już na czołgach. Już mają atryszyn na czołgach i na piechotę też widzę w niektórych ronach. Ale oni dlatego, że robią fikołki. Pojawiły mi się gdzieś dywizje. Nie mam bladego pojęcia gdzie. No Niemcy, Związek Radziecki ma potężniejszy przemysł niż my. Mają wiele milionów manpowera. Są ogólnie opeccy i są w ogóle silni. Tak anektują Otanu co? No i wtedy się skończy. Co ja zrobiłem genialnego? Co zrobiłeś genialnego? Chciałem usunąć jedną jednostkę, żeby było parzyście 10, a usunąłem cały w ogóle ten stworzenie jednostki. Ale na dzień, jesteś gotowy na wojnę z Związkiem Radzieckim? Nie wiem, bo jeszcze Czechosłowacja i Jugosławia. Ale jeszcze Włochy. Związek Radziecki jest... Ale wiesz, my to mówimy jeszcze Włochy, ale ja ci powiem tyle, że no nasz przeciwnik nie będzie na nas czekał. Nasz przeciwnik, którym jak tylko się usunie wielka czystka, od razu powie, no hej panowie, no, co tam może, wojna? Że pójdą na wojnę z Japonią. Mogą pójść na wojnę... No to musimy pójść w drugą stronę chyba. Nie muszę. A nie, oni muszą pierwszy minąć im czystka tych oficerów, żeby wypowiedzieć ci wojnę. Dokładnie. Ale wiesz co, mamy tutaj 28 minut. Ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpakowski, tak. A był ze mną... Cunio, który się trochę już powiększył. Rumunię i... No i w przyszłości Czechosłowację. Dokładnie, i trzymajcie się ciepło. Cześć!